Witam serdecznie. Dziś moja propozycja na wykonanie takiego podarunkowego pudełka na banknoty czy na jakieś inne drobiazgi. Pomału zaczynamy bywać na jakichś rodzinnych uroczystościach, więc często mamy potrzebę coś komuś podarować, jakieś pamiątki. Wybrałam pudełko drewniane z nazwy pudełko na banknoty, ale oczywiście możemy do niego włożyć każdy inny drobiazg, jak również i banknoty. Możemy wybrać również kartonowe pudełeczka. Niemniej jednak ja postanowiłam tutaj połączyć technikę i dekupażu, i scrapbookingu. Można powiedzieć dwa w jednym. Moje pudełko drewniane maluję farbą akrylową na kolor biały, gdyż na wieczku mam zamiar przykleić papier ryżowy, a jak wiadomo, najlepiej prezentuje się na białym tle. Boki maluję tak bardzo delikatnie, aby nie do końca zniwelować te słoje drewna. Naklejam papier ryżowy, takie delikatne ornamenty biało-kremowo-złote. Po naklejeniu kostką ścierną ścieram krawędzie i papier nam super odchodzi, odcięty do rozmiaru pudełka. O, i już mamy pudełko, wieczko oklejone z dekorem. Zabezpieczamy klejem, a następnie lakierujemy. Środek postanowiłam wykończyć papierem do scrapbookingu. Seria Niewinność. Taki bardzo delikatny, też takie ornamenty delikatne, a w rogu jest taka właśnie gałązka z beżowo-zielonymi kwiatkami. Docinam odpowiednio do wymiaru i do środka robię taką jakby wkładkę, taki w formie bileciku. Właściwie jedna karteczka załamana będzie na pół i tam możemy czy to wydrukować dedykację, coś wpisać ręcznie, czy włożyć jakiś banknot, czy jeszcze jakieś tam inne, na inne pomysły wykorzystać. Możemy właśnie sobie tą wkładeczkę fajnie spersonalizować. Bez problemu możemy nadrukować na tym papierze i będzie to takie swoiste, bezpośrednie dedykacja, czy też podziękowanie dla kogoś. Całość zabezpieczam lakierem, jeszcze raz lakierem matowym. I tutaj wykorzystuję różne bermatki, czyli tekturki, żurki, napisy. No, mamy bardzo dużo możliwości i fajnie się komponują z drewnianym pudełkiem. Dodatkowo używam tutaj kwiatków wyciętych z forami ranu. Modeluję je na gorąco, przykładając taki wycięty kwiatek do stopki żelazka. Dłutkiem kulkowym nadaję delikatnie kształt i już kwiatuszki, można powiedzieć, że gotowe. Dekorki z tekturki, no, bez problemu możemy przykleić dowolnym klejem z łatwością. Wszystko nam się przyklei. Ja postanowiłam tutaj takie na jedną rozetkę, że tak powiem, pociąć i wykorzystuję je jako takie narożne elementy. Również napis młodej parze będzie naklejony. I tutaj taka mała kompozycja z kwiatków, listków z forami ranu. Wszystko sklejam klejem na gorąco i dodatkowo właśnie jakieś dekorki, esy, floresy, gałązki wycięte z tekturki.
Również to pudełko możemy właściwie wykonać tą kompozycję na zupełnie surowym drewnianym pudełku. Też fajnie się komponuje te dekorki z bermaty, z tekturki, jakaś kompozycja kwiatowa i naprawdę szybciutko możemy zrobić fajny taki niepowtarzalny prezent dla jakiejś bliskiej osoby. Tutaj jeszcze mała kokardka ze sznurka papierowego. Wszystko takie kolory naturalne. Beż, biel. Jeszcze pozostało mi na wieczku nakleić napis. I pudełko gotowe. No ponieważ ma być to pudełko prezentowe na coś tam włożenie, czy pieniążków, czy jakichś innych drobiazgów, więc warto, żeby się zapinało, zamykało stabilnie i nic nam się nie wysypało z niego. Więc jakieś delikatne, nieduże zapięcie. Na wieczko papier przykleiłam do takiej tekturki, żeby to było bardziej sztywne i ładnie się wyłożyło od środka na wieczku, więc na taśmie dwustronnej przykleiłam do tekturki. I teraz męczę się z klejem, bo resztki tego kleju wyciskam z tubki, no i wklejam. Tutaj też możemy jakąś dedykację nadrukować. I mała złożona na pół karteczka z tym samym motywem, co od środka na wieczku. I tak prezentuje się moje pudełko, które bardzo szybko możemy wykonać właściwie w jeden wieczór. Wszystkie produkty, które tutaj zostały użyte, dostępne są na naszej stronie www.drewlandia.com.pl. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na nasze kolejne filmy.